historyczne, właśnie czwarty pójść do trudnej komory, jeśli chodzi o stalową wolę. Ale ten 88 ważny i też panie Adamie, kłaniam się, będzie za dwa dni będzie historyk ze śląskiej Śląskiego Centrum Pamięci i Solidarności, które jest usytuowane przy kopalni Wujek. W dawnym pomieszczeniu, tak, pan Kwasnik będzie, który angażuje się także w utrwalanie tej pamięci historycznej, jeśli chodzi o rolę Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej, Śląska. Ona była dlatego kluczowa, bo tam koncentracja siły Solidarności, tak jak w Gdańsku, była olbrzymia i też same procesy, czyli koncentracja przemysłu, tak jak tu w Gdańsku, strategicznego i możliwości przeprowadzenia w takim właśnie kontekście skutecznej akcji. Ale nie byłoby tego wszystkiego, dlatego tak podkreślam 88 i to, że myśmy zorganizowali to odzyskanie ponownej niepodległości. Nie to, że to nie był tylko fenomen pewnego spontanicznego działania, takiego, tak jak chodziliśmy tam przez ojczyznę, prawda, czy demonstrację. To było systemowe przygotowanie. I to przygotowanie systemowe, jego realizacja była realizowana przez tych właśnie robotników podziemnych Solidarności, będących cały czas działaczami, którzy oprócz tego, że przygotowywali te akcje, przygotowywali przecież bardzo profesjonalne akcje. Proszę Państwa, jak myśmy w Solidarności, pamiętam kilka akcji, był pierwszy rzut mikrokomputerów. I myśmy KKW rozprowadziło i to KK wcześniej, przecież oprogramowanie, robiliśmy faktyczne liczenie frekwencji w wyborach komunistycznych. Jaka to jest akcja ważna, prawda? Czy nasza akcja właśnie 87-8, odzyskiwanie niepodległości poprzez to, że wygrywamy wybory w radach pracowniczych, w zakładach pracy, bo takie okienko komuna zrobiła, być może to chcieli nas sprowokować, żebyśmy się w ten sposób ujawnili, żeby nas przymknąć, bo później ludzi przymykali. No i była dyskusja w podziemnej Solidarności właśnie, czy wchodzimy w rady pracownicze, a ponieważ tam był rzeczywiście mechanizm wolnych wyborów do rad pracowniczych, to właśnie weszliśmy w tą akcję. One równocześnie znowu to dały taką przetarcie. Dlaczego o tym, przepraszam, znowu za długo mówię? Bo proszę zauważyć, jak w 1918 doszliśmy do niepodległości. Oleander, pierwsza kadrowa, druga kadrowa, działalność za granicą organizacji, które też przygotowywały akcje. Akcje nie tylko demonstracyjne, ale akcje dyplomatyczne. Systematycznie działały. Ona nie zdarzyła się w 1918 roku, ta niepodległość, przecież tylko dlatego, że no pewnie dopełnieniu było zakończenie I wojny światowej. Ale ile tych akcji, tych robotników tej niepodległości, zresztą w 1918 widać wyraźnie tą kontynuację powstania styczniowego, a nawet listopadowego, powiem szczerze Państwu, tak patrzę na pana Adama, bo mam taką książkę w pełni historyczną, ponieważ napisaną przez mojego prapradziada. Jako pamiętnik z analizami historycznymi, który był powstańcem powstania listopadowego i kuzynem członka rządu narodowego powstania styczniowego, Józefa Toczyńskiego, ministra skarbu, który będąc ministrem skarbu w rządzie Romualda Traugutta miał olbrzymie, trudne zadanie, dlatego był tak bezwzględnie został powieszony razem z Traugutem w Cytadelii z Jeziorańskim. I widzę, jak to szło, że byli ci robotnicy dla niepodległości. Ci bezimienni często nie są do tej pory może nie utrwaleni w historii, bo jeśli chodzi o powstanie styczniowe na przykład, mój pradziad uczestniczył w bitwie pod Borenną,
A jako młodzieżówka niepodległościowa, z zaboru austriackiego poprzez dotację księcia ostrogskiego młodzież została ściągnięta, proszę Państwa, do Armii Dwornickiej. Czyli jak ja sobie wybrałem też naszą działalność, no to czytam ten pamiętnik, rozważamy w rodzinie i mówię, jest podobieństwo. Takie są podobieństwa. W podobny sposób w innych czasach zupełnie odzyskiwaliśmy niepodległość, walczyliśmy i zresztą same metody konspiracyjne. Bardzo ciekawie, naprawdę widzi się te paralele. No, oczywiście przekroczyłem przez wielokrotnie. Jeszcze raz Panie Ademie gratuluję i liczymy na to, naprawdę. Liczymy na to, że Pan będzie, tyle widzę, że zadań, że Pana czeka. Ale mówię to dlatego w takich kategoriach, że powiem szczerze, mam pokolenie w rodzinie wielu młodych ludzi i szukamy, żeby ktoś na przykład te rodzinne skarby też opracował, odnowił, bo są w jakiś sposób opracowane. No i tak, powiedzmy, trudno znaleźć się na aktualnym pokoleniu młodych takiego zapału historycznego w utrwalaniu tej pamięci. I Pan naprawdę tutaj wykonuje olbrzymią robotę, bo chyba generalnie jest problem. Jest problem, bo nie garnie się młodzież do tego. Nawet gdy mają tradycję właśnie rodziny. Pan ma tą tradycję i to się przeniosło. I na pewno Pan Minister też tego pilnuje, żeby takie rzeczy utrwalać. I przy okazji, taka właśnie, jak Krzysztof mówił, że nie ma, jak się aż dziwiłem, że nie ma takiego jednolitego opracowania o historii Solidarności Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Powiem szczerze, że nie wiem, ale to chciałbym też na pewno pokazać, nawiązując do Będkowskiego, do doktora Będkowskiego, tą właśnie historię obywatelskiej Solidarności, czyli Rzeczpospolita Samorządna, Obywatelska, no i Komitet Obywatelski w tym wszystkim, bo to jest właśnie ten akcent obywatelski bardzo istotny jest. Zresztą to teraz wręcz wraca przy pytaniu o przyszłość nawet w takich strukturach Unii Europejskiej. No niedawno na takiej ważnej konferencji rozważane było, że powinna przy Unii Europejskiej od Parlamentu być druga izba, taka obywatelska, ale żeby to bardziej w jakiś sposób ustabilizowało tą sytuację, ile dała tą zasadę subsydiarności w taki sposób konkretny. Dziękuję jeszcze raz za to spotkanie i za zaproszenie i Panu gratuluję, Panie Adamie, i liczymy na dalsze prace. Może Pan może będzie miał sobie takie przedsiębiorstwo, porządnych ludzi, którzy będą tą historię naszą utrwalać, bo to jest bardzo ważne na tle choćby tych naszych bieżących problemów. Dziękuję bardzo. Przewodniczący podał tematy przyszłych książek, ale wróćmy do naszej książki. Są źródła. Tak, także myślę, że tutaj autor już sobie zapisał te tematy, ale wróćmy do książki, która jest tematem dzisiejszego spotkania. I rozpoczniemy taką krótką dyskusję. Ja pozwolę sobie na początku trochę parę pytań sama zadać, a potem zapraszam do dyskusji z sali. Pierwsze pytanie, które przychodzi na myśl, to jest jaki był klucz doboru bohaterów, bo z jednej strony są osoby bardzo znane, takie jak Lech i Jarosław Kaczyńscy, ale też są osoby mniej znane, zapomniane. Jaki był klucz doboru bohaterów? Jeśli pozwolisz, to najpierw odniosę się do tego krótko, co powiedział Pan Przewodniczący Czechlewski, bo rzeczywiście to było kilka bardzo ważnych wątków, tak? Pierwsze podkreślenie tych tradycji patriotycznych. Rzeczywiście to nieprzypadkowo bardzo wielu działaczy Solidarności właśnie zaangażowało się w ten rodzący się ruch solidarnościowy. Oni pochodzili z rodzin patriotycznych, ich rodzice, dziadkowie 20-40 lat wcześniej walczyli w Wojsku Polskim, w Wojnie Obronnej, czy w Wojnie Polsko-Bolszewickiej, czy jeszcze wcześniej w I Wojnie Światowej. Ja bardzo często, bo większość tych tekstów powstała na podstawie moich rozmów ze świadkami historii, oczywiście później weryfikowałem zgodnie z warsztatem, z dokumentami ich relacji, bo jednak pamięć ludzka jest zawodna, albo czasami nie obiektywna.
I tam bardzo często przywijał się wątek, czy takie zdanie, że musiałem się zaangażować, kiedy wybuchły strajki, kiedy powstała Solidarność, bo mój ojciec działał, mój dziadek działał i po prostu by mi nie wybaczyli, gdybym ja się nie zaangażował. Tak? To jest bardzo charakterystyczne, że oczywiście ta Solidarność wpisuje się w te tradycje niepodległościowe. Ona od początku się do tego odnosiła, nawiązywała, a jednocześnie od początku jakby wpisała się w tę tradycję i stała się jej częścią. Tak? To też bardzo jest charakterystyczne, jak się czyta relacje dziennikarzy zachodnich, którzy przyjechali do Polski, relacjonować strajki, czy przedstawicieli związków z Europy Zachodniej, którzy przyjechali, w większości były to związki marksistowskie lub neomarksistowskie, no to oni się zdziwili, tak? Bo myśleli, że tam robotnicy z powodów lewicowych, tak, protestują po prostu o lepsze warunki bytowe, lepsze warunki pracy. Tu się okazało nagle, że strajkom towarzyszy to cała otoczka, tak? Wizerunki Maryi, Jana Pawła II, krzyż, przecież msze święta odprawiane. Chodziło też o coś więcej, tak? Chodziło o podwyżki, ale chodziło o wolność, chodziło też o tradycję, o wiarę, bo przecież ta tradycja wiara była tylko jakby pielęgnowana w społeczeństwie, a ze struktur państwa, czy takiego życia państwowego była wyrzuta. To też był jeden z celów Solidarności. To jest bardzo ważny wątek. Ja nawet jeden tekst zatytułowałem Ślady Ojca, bo rzeczywiście bohater akurat tego artykułu poszedł w ślady swojego ojca bardzo, bardzo bezpośrednio, do tego stopnia, że jego ojciec, który działał w konspiracji, zresztą był kaszubą walczył w tajnej organizacji wojskowej Gryf Pomorski, kiedy jego syn zaangażował się w Solidarność, jeszcze żył, bo on jej po prostu już nie doczekał, no to jakby przekazał synowi takie zasady BKP konspiracji, tak na przykład, żeby spotykać się w małym gronie, żeby jakieś tajemnice mówić tylko jednej osobie, bo wtedy, kiedy dojdzie do wpadku, to będzie wiadomo, kto zdradził. I rzeczywiście, potem mieli konkretnie romanie z tego akcji ze stoczni imienia Komory Pańskiej w Gdyni. Rzeczywiście mój bohater mojego tekstu wdrożył te zasady w swoje życie, kiedy budował w podziemiu sieć podziemnych lokali. To jest bardzo dobry przykład pokazujący ciągłość tych tradycji patriotycznych. Też tutaj pan Szczekalski wspomniał o 1918, też jest bardzo wiele podobieństw. W obu przypadkach, nie oszukujmy się, trochę Polsce pomogła koniunktura międzynarodowa, korzystna, no ale jak mówi znany przysłowie, to szczęściu trzeba pomóc, tak? I rzeczywiście w obu przypadkach, w roku 18 czy w latach 80, tak szeroko mówiąc, nie zawiodły ani polskie elity, mimo tych elitach komunistycznych, tak? Ale elity takie społeczne, tak? Liderzy związkowi, ani nie zawiodło społeczeństwo. No bo jednak dzisiaj chwilą swoich ludzi do Solidarności należało, także to jest to jedno podobieństwo. No i ostatni wątek, czyli wspomnienia, takie materiały historyczne. Rzeczywiście ja od wielu lat apeluję do świadków historii, do ludzi Solidarności, żeby pisali wspomnienia. Albo przynajmniej nagrywali na dyktafon i odłożyli akta, tak później coś się może tym zająć, dziennikarz, historyk, politolog może ten materiał wykorzystać. To nam bardzo ułatwia pracę, a też pozwala ocalić od zapomnienia, bo niestety jest prawda w tym powiedzeniu, że historia pisze o zwycięzcy. Tak? Tutaj pan Majkowicz mówił, że pewne osoby mówiły społeczeństwu bardzo skutecznie do tego momentu, że one jakby w całości reprezentują historię Solidarności i Solidarności. No właśnie dlatego, że one wykonały pewną pracę domową. Też były jakby w łatwiejszej pozycji, czy przybywanej, bo inni pomagali, tak? Ale napisały to sobie wspomnienia, aktywnie jakby promowały swój udział w ruchu antykomunistycznym, a niestety wiele osób o poglądach narodowych, konserwatywnych, patriotycznych myślało, że prawda sama się broni. Tak, trzeba wykonać pewną pracę. Jest na sali Andrzej Michałowski, bardzo zasłużony działacz, ale kompletnie nie znamy do pewnego momentu. Dopóki nie napisał swoich wspomnień, moja Solidarność, zresztą bardzo, bardzo dobrych, spotykaliśmy się w archiwum i widziałem, jaką ciężką pracę pan wykonał, ale ta praca zaskutkowała. Tak? Dzisiaj już jest pan dużo bardziej znany, może pan przekazywać prawdę o Solidarności, o swoim udziale w tym ruchu, jakby no, tej prawdy jest więcej. Tak? Także zachęcam, żeby pisać pamiętniki w dłuższej, krótszej formie, na ile to ma możliwości, jedną to ma czasu, ale warto wspomagać prawdę, bo prawda sama się nie obroni. Przechodzę już do mojej książki, do pytania Małgosi. Niektórzy mogą pomyśleć, że to jest trochę moje lenistwo z mojej strony, że jakby wybrałem taką narrację, taką formę opowieści, że jest to zbiór sylwetek, ale zapewniam, że tak nie było. To wynikało z takiej pewnej misyjności tej publikacji, bo jest czas i miejsce na publikacje naukowe z aparatem naukowym, właśnie bardzo obszerny, 1000 stron, ale też jest czasami potrzeba, żeby popularyzować pewną historię i wówczas forma ma znaczenie. Musi to być forma przystępna, bez przypisów, w miarę krótka, podzielona na rozdziały. Jest jakby taka przyswajalna dla czytelnika, zwłaszcza młodego, a nie ma co ukrywać, że forma opowiadania przez pryzmat
nie jakichś bezosobowych procesów dziejowych, tylko konkretnych postaci, jest bardziej przystępny dla czytelnika, ludzie to lubią, bo ludzie jakby też siłą rzeczy, czy podświadomie szukają pewnych autorytetów, tak, zresztą ludzie młodzi. Dlatego jakby z pełną prawdę taką formę przyjął, aby po prostu misja tej książki mogła być łatwiej zrealizowana. Jak każdy wybór jest to subiektywny, bo to jest takie prawo autora, że może wybrać. Starałem się, żeby to było reprezentatywne, tak, że tutaj mamy tak naprawdę przegląd całego spektrum organizacji opozycyjnych. Jest oczywiście Solidarność jako ta największa, wokół której skupiły się inne, jest Niezależne Zrzeszenie Studentów, Federacja Młodzieży Walczącej, Solidarność Walcząca, Ruch Młodej Polski, jeszcze wcześniej były związki zawodowe. Jest też kilka takich postaci, które można nazwać elektronami, tak, bo wolnymi elektronami wojny działały w latach 70. w czasach tak zwanej opozycji trzeciodniowej, kiedy ten ruch antykomunistyczny jeszcze nie był taki zorganizowany, ale już w formie indywidualnej jakiegoś protestu, jakiejś decyzji osobistej można było pokazać tych przeciw wobec tego, co się dzieje. Też warto wspomnieć, bo ja tą książkę zadedykowałem profesorowi Markowi Latoszkowi, zmarłemu niestety socjologowi. To już może bardziej nie dla masowego czytelnika, tylko dla historyków, dla osób zajmujących się zawodowo, ale warto tą postać promować. Powiem jeszcze, że to jest bardzo ciekawa historia, bo ja jako gdańszczanin do 2013 roku nie wiedziałem, że to jest osoba, która mieszka w Gdańsku, tutaj pracuje i zajmuje się historią Solidarności. No, trochę jestem usprawiedliwiony, bo jestem politologiem, albo socjologiem i pracował na innym uczelni, więc mogłem go w ten sposób nie poznać. Natomiast po prostu przeprowadzałem wywiad z profesorem Latoszkiem, już nie pamiętam, jak do tego wywiadu doszło. No i wówczas właśnie poznałem jego pracę, później już samemu się zapoznałem. To jest naprawdę, to był wybitny socjolog, który, można powiedzieć, takie podwaliny pod badanie historii Solidarności położył. On przeprowadził w latach 70. i na początku lat 80. takie badania źródłowe, ankiety wśród pracowników, wśród robotników Wybrzeża i ich rodzin, jakie były powody ich zaangażowania, ich protestu już w grudniu 1970